Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak przy prezentacji gołębia kolegi Marka Trzaski mówiliśmy, że 14 kwietnia podczas wiosennego kiermaszu gołębi będziemy mieli aukcję kilkunastu gołębi pochodzących z czołowych polskich hodowli. I takim kolejnym hodowcą, który będzie miał tam gołębia, jest kolega Zbyszek Oleksiak. Kolega Zbyszek trzyma teraz tego gołębia w dłoni. Jest to gołąb z 2017 roku. A z jakich on się gołębi wywodzi, to nam powie kolega Zbyszek. Proszę bardzo. Witam wszystkich dobrych hodowców. No tu jest to gołąbek bezpośrednio. Pokażmy go tak, Zbyszek, może o tak, bokiem, o widzimy, to samczyk niebieski, tak? Tak, to jest samczyk z tego roku, no 2017 roku, no to roczny, tylko młody gołąbek, 2108, bardzo ładnej budowy, z miesiąca na miesiąc się robi coraz potężniejszy po prostu, wszystko widać jak różowy mostek calutki, ładnie gołąbek umięśniony, ale po prostu z miesiąca na miesiąc się robi coraz bardziej potężny, taki po prostu żywotny. No myślę, że ktoś będzie z niego bardzo zadowolony, tym bardziej, że to jest po Zbyszku moim imieniem. Ale Zbyszek to był też ojciec jaskółeczki. Tak, zarazem ojciec jaskółeczki, co byłem wicemistrzem Polski, no to jest jedna samiczka z lepszych samiczek, no jaskółeczka później na następny rok, no to miała wszystkie kategorie, A, B, C, M, no wszystkie kategorie, które byłem mistrzem na przykład oddziału czy wicemistrzem, no to wszędzie po prostu jeszcze jaskółeczka się kwalifikowała, nie? Tak samo to po prostu jest gołąbek jeszcze, syn Zbyszka, co jak koledzy pamiętają, taki był lot deszczowy, co taki był deszcz, no to też między innymi po prostu po Zbyszku syn był pierwszy też, nie? Z tego deszczowego lotu, nie? One lubią takie ciężkie loty, nie boją się burz, gradobić po prostu takich po prostu. Czy tak... Widzieliśmy na filmie, tam ktoś sobie może prześledzić, zobaczyć, jak to wyglądało, jak te gołębie w deszczu lądowały wtedy. No bo niektóre gołębie przy pogodach takich po prostu burzowych się boją, obchodzą chmury, a te gołębie po prostu wchodzą nawet w deszcze czy coś, no to one się tak nie boją. I przylatują, co najważniejsze. Pokażmy skrzydło właśnie tego gołębia, o. Powiedzmy, ten gołąb będzie dwa tygodnie przed rozpoczęciem, przed 14. W święta wystawimy je już na preaukcji na internecie. Natomiast tam w galerii Szyb Wilson podczas wiosennego kiermaszu gołębi będzie ten gołąb licytowany od tej sumy, która zostanie wylicytowana na internecie. Także na razie dziękujemy. A jeszcze czekaj, bo ty nie powiedziałeś nic o matce tego gołębia, bo matką tego gołębia jest od Adama Wiwowarczyka, córka chyba tego najlepszego hodowca. To jest jedna, i on, no, trzeba ją zaliczyć nawet, to jest samiczka 06 roku, już stara samiczka, no w tej chwili też ma jedno jako dobre, drugie mi się ten, ale to samiczka jest z 6 roku, wspaniała samica rozpodowa, po najlepszym Adasiu Piwarczyku rozpodowcu 5911, nie? Zdjęcie tego gołębia też mamy, także sobie będziemy. To jest gołąb, który tam jest 519, 511, no to są gołębie, co po 59 konkursów miały tam w krótkim czasie po prostu, nie? No to jest cała linia z tych delbarów, no to jest, no dużo osób jest zadowolonych z tego, po prostu ja również, nie? O. I także tego gołębia będziemy mogli tam wtedy w Katowicach, w galerii Szyb Wilson. O, młody gołąbek jest i myślę, że na... Także zapraszamy wszystkich. 14 kwietnia, galeria Szyb Wilson, Katowice. Finał aukcji tych gołębi. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dziękuję.